Dziesięciu muzyków, którzy mają głupie pseudonimy, materiał opracowany na podstawie antyradio.pl. Wielu muzyków decyduje się na pseudonimy i w przypadku zagranicznych sywek często wydaje się to spoko. Odnosi się wrażenie, że brzmi to ciekawie, jak na przykład Steve Austin przyjął pseudonim Stone Cold. Co stworzyło Stone Cold Steve Austin? Nieźle brzmi, nie? A jak to przetłumaczymy? Zimny kamień Stefan Augustyn. No już słabiej. To popatrzmy jak szaleli muzycy. Slash, brytyjski gitarzysta rockowy, zasłynął przede wszystkim z występów z grupy Guns N' Roses, której był członkiem w latach 1985-1996. Od 2003 do 2008 roku był gitarzystą formacji Velvet Revolver. Współpracował także z Michaelem Jacksonem, Owocami ich współpracy były utwory Black or White, Give In To Me, DS oraz Morphine. Jak sam przyznaje, duży wpływ na jego grę na gitarze miał Jimi Hendrix. W 2004 roku muzyk został sklasyfikowany. Na 15. miejscu listy 100 najlepszych gitarzystów heavy metalowych wszechczasów według czasopisma Guitar World. Slash, bardzo znany pseudonim i wpisał się już na dobre w historię muzyki, ale po polsku to Ukośnik. Ogarniacie, wyobrażacie sobie jakiegoś polskiego artystę o tym pseudonimie? Nie wiem, Adam Ukośnik Darski. Nieźle. Sting, brytyjski muzyk, multiinstrumentalista, piosenkarz i kompozytor odznaczony tytułem Komandora Orderu Imperium Brytyjskiego, lider, główny kompozytor i gitarzysta basowy zespołu muzycznego The Police. No właśnie, Sting to rządło, ile może nam się to kojarzyć z czymś niebezpiecznym albo kłującym, to pseudonim otrzymał podczas jednego z występów z Phoenix Jazzmen, na którym wystąpił w swetrze w czarno-żółte pasy. Lider grupy stwierdził, że piosenkarz wygląda jak trzmiel i Stąd jego pseudonim Sting, czyli żądło od Trzmiela, ogarniacie nie od szerszenia czy coś takiego, tylko od Trzmiela. Bono, irlandzki muzyk, filantrop, lider grupy rockowej U2. Strasznie nudny zespół, nie lubię ich. Paul David Howson, bo tak się nazywa, naprawdę wziął pseudonim Bono. Wszystko przez jego przyjaciela, który powiedział Bono Vox, co oznacza w języku łacińskim dobry wokal. Bono to dobry, po prostu. Sad Chell, gitarzysta grupy Steel Panther. No i oni już są lepsi od YouTube, amerykańska grupa muzyczna wykonująca szeroko rozumiany heavy metal oraz rock, pochodzi z Los Angeles i została założona w 2000 roku. Zespół wyróżnia się humorystycznymi tekstami oraz wizerunkiem nawiązującym do zespołów glam metalowych z lat 80. Zespół występował pod nazwą Metal Skull, a następnie Metal Shop, wydając debiutancki album Hall Patrol. A w kwietniu 2008 roku postanowił zmienić nazwę na Steel Panther. Pierwszym albumem pod nową nazwą był Phil The Steel. No właśnie, gitarzysta Satchel. Co to oznacza? Satchel to, drodzy Państwo, Tornister. Urodzony w Australii amerykański gitarzysta bazowy, trębacz i aktor pochodzenia węgierskiego i irlandzkiego. Najdłużej związany z alternatywnym zespołem Red Hot Chili Peppers, którego jest współzałożycielem. W trakcie pracy z zespołem komponował i wykonywał różne rodzaje muzyki. Jego gra na gitarze basowej łączy mocny slapping z innymi, bardziej wyważonymi i melodyjnymi technikami. Pierwotnie talent muzyczny wiązał z karierą trębacza. Nauczył się grać na gitarze basowej od swojego kolegi ze szkoły średniej, późniejszego człowieka. Karetcho, czyli czyli Peppers Hillaja Słowaka, który potrzebował basisty do swojego zespołu What's Is This? Flia to pchła. Pomysł takiego pseudonimu pojawił się jeszcze za czasów licealnych, gdy basista wraz z kolegami wpadli na pomysł, żeby nazwać siebie imionami ze znanych kreskówek. Animal, a naprawdę Phil Taylor, brytyjski perkusista grupy Motorhead. Grupa doniosła sukces komercyjny w latach 80. XX wieku, natomiast jej albumy Overkill, Bomber oraz Ace of Spades stały się inspiracją dla wielu wykonawców z nurtu heavy metal. Killmaster mimo kategoryzacji w gatunkach thrash i speed metal, na którego rozwój w Wywar wpływ określał muzykę Motorhead jako rock and roll. Grupa w swej twórczości poruszała takie zagadnienia jak wojna, zło, dobro, seks czy uzależnienia. Fility Animal to brudny zwierz. W skali ogólnej pasowało to do ogólnej koncepcji zespołu, tak myślał. Dimebag, gitarzysta amerykański znany z występów w zespołach Pantera i Dime Plan, był zaliczany do czołówki gitarzystów rockowych świata. Zginął zastrzelony wraz z trzema innymi uczestnikami koncertu dnia 8 grudnia 2004 roku w kolumbus w trakcie koncertu z rąk zamachowca psychopaty Natana Gayla. Mordercę zastrzelił. Na scenie policjant James Mayer. Przed śmiercią muzyk sygnował gitarę firmy Dean własnym pseudonimem. No właśnie, Dime ma dwa znaczenia: dosłowne i przenośne. Przenośni oznacza małą działkę narkotyków i to od tego określenia Darrell wziął swój pseudonim. Jednakże dosłownie to nic innego jak torebka za 10 centów. Wiecie, taka plastikowa ze sklepu. Joey Strummer, brytyjski gitarzysta, wokalista i autor tekstów, założyciel zespołu The Hundred Wonders, The Clash i The Marskalors. Ostatni koncert Strummer dał w Liverpoolu w 2002 roku. Krótko przed swoją śmiercią razem z wokalistą YouTube Bono napisali piosenkę 4664, stanowiącą część kompanii przeciwko AIDS w Afryce. 12 lutego 2005 roku brytyjskie koleje państwowe w hołdzie zmarłemu muzykowi nazwały jeden ze swoich pociągów Joey. Stramer. No właśnie, Joey Stramer. Ładnie brzmi nie, a na polski. A na polski to tak w luźnym tłumaczeniu będzie Józio Szarpidrut. Captain Sensible. Co tutaj w ogóle się wydarzyło? Raymond Ian Barnes z podatkowego zespołu The Demnet zasłynął z dziwnego scenicznego pseudonimu i nieodłącznego bereciku i stąd kojarzył się m.in. z kapitanem. No i w taki sposób powstał Captain Sensible, czyli rozsądny kapitan. Florida, amerykański raper i autor tekstów. Największą popularność przyniosła mu piosenka Low z jego pierwszego albumu studyjnego. Jaka muzyka, taki pseudonim? Artysta, oczywiście wielkie cudzysłowie artysta, myślał, że chyba zabłysnął tworząc wordplay, ale wyszło z tego to, co z jego muzyki. Trochę, no, takie dno, tak. A na koniec zapraszam Was na kanał Inwigilator, gdzie poruszam różne ciekawe tematy zarówno polityczne jak i historyczne. I w ramach promocji próbki tego, co tam znajdziecie, fragmencik tutaj. Co to jest właściwie ten pseudonim? Uwaga! Klik i jesteśmy na inwigilatorze. Oto baza wiedzy na temat pseudonimów. Pseudonim to indywidualna nazwa danej osoby inna niż oficjalne imię i nazwisko. Taka definicja. W Polsce w sposób udokumentowany po raz pierwszy pseudonimu użył pod koniec XV wieku Filipo Boncorsi, podpisując się Kalimachus et Casus Kalimachus Philippus Kalimacho Romano, bądź jakoś tak. Nie wiem jak to się czyta, łatwo się pomylić, długie. Później pseudonimów używali bojownicy OBPPS podczas rewolucji 1905 roku, członkowie Armii Krajowej, batalionów chłopskich Armii Ludowej podczas II wojny światowej. Pseudonimów używano m.in. w polskim podziemiu niepodległościowym i antykomunistycznym również w XIX i XX wieku. Jest dziewięć różnych rodzajów pseudonimów. Enigmonim, czyli wierszowana zagadka, będąca najczęściej popisem umiejętności poetyckich autora. Rozszyfrowanie zagadki pozwalało na jego identyfikację. Była bardzo popularna w wiekach dawnych, na przykład w okresie Baroku. Przykładem Enigmonimu jest początek poematu Klimakteryk heroiczny Daniela Kałaja z lat 70. XVII wieku. Aliofiktonim to fikcyjne nazwisko zastępujące nazwisko prawdziwe i tak na przykład Mikołaj Rej podpisywał się często Ambroży Rożek. Aliokryptonim to pseudonim złożony z kilku pospolitych wyrazów pełniących funkcję opisową autora, na przykład anonim wierny ojczyźnie, co akurat tyczy się Aleksandra Fredro. Literonim to inicjał imienia i nazwiska pełniący funkcję pseudonimu. Pseudonim artystyczny zaś to coś, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, czyli podpisywanie swoich dzieł pseudonimem w pewien sposób wpisującym się w twórczość. Kryptonim to nadawane wyłącznie w celach ukrycia tożsamości pseudonim, na przykład Grot to Stefan Rowecki. Przezwisko podkreśla jakąś ułomność fizyczną lub psychiczną i to też jest pseudonim. Pseudonimem jest również ksywa czyli pochodzące określenie z gwary więziennej. Jest to pseudonim stosowany tak na co dzień w zastępstwie imienia i nazwiska w celu skrócenia imienia i nazwiska, bądź podkreślenia jakiejś cechy. Jednakże w przeciwieństwie do przezwiska nie ma celów obraźliwych. No i na koniec nick. I jest to ostatni rodzaj pseudonimu, jest on oczywiście stosowany w internecie, jak pewnie wiecie. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten film wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście następny film. Zapraszam również na kanał Inwigilator, o czym przed chwilą wspominałem. Cześć!